Chcąc stworzyć dostępne dla wszystkich użytkowników projekty, musisz pamiętać również o tych użytkownikach, którzy mogą mieć różne problemy ze wzrokiem lub po prostu nie potrafią odróżniać barw. Kolor jest bardzo dobrym sposobem na wyróżnienie jakiegoś elementu i przekazanie ważnej informacji. Na przykład czerwona ikonka ostrzegawcza lub zielony komunikat mówiący o powodzeniu. Od razu po kolorze możemy skojarzyć... Z czym związany jest dany komunikat? Oznaczając kolorem dany element ułatwiasz zrozumienie, ale musisz być przy tym ostrożny, ponieważ nie wszyscy Twoi użytkownicy mogą polegać na kolorze. Dla daltonistów oznaczenie kolorem danego komunikatu będzie trudne do zinterpretowania. Weźmy za przykład te komunikaty, które bardzo często można zobaczyć w projektach stron. Jak widzimy, oznaczone są one odpowiednio kolorami. Ale zobacz teraz, jak daltoniści mogą postrzegać te komunikaty. Jak widzisz, ślepota na kolory jest tutaj problemem, i dla takich użytkowników tego typu komunikaty często są bezużyteczne, i kolor tak naprawdę nie pomaga im w zrozumieniu danego komunikatu, dopiero muszą przeczytać treść. Co można tutaj poprawić? Kolor jest tylko jednym z elementów, które wzmacniają przekaz. Zatem spróbuj wykorzystać inny element, a może być takim elementem, na przykład zastosowanie dodatkowej ikony. Kolejny przykład to okno dialogowe z informacją o błędzie. Osoby z daltonizmem muszą przeczytać cały komunikat okna, żeby dowiedzieć się, że tutaj ten komunikat mówi o jakimś błędzie. Dobrze jest projektować elementy rozpoczynając od braku nasycenia, czyli tak jak widzimy tutaj. Dzięki temu będziesz o wiele lepiej widział, jak element, jak tutaj te poszczególne elementy kontrastują między sobą i czy ich przekaz jest odpowiedni. I również w takim okienku dialogowym, również warto dodać kolejny wyznacznik w postaci ikony. I jak widzisz, dla daltonistów również ten. Ta ikona jest bardzo pomocna, ponieważ sugeruje, że coś tutaj dzieje się ważnego. I na koniec jeszcze jeden przykład. Tym razem będzie to wykres ze statystykami. Dla osób, które rozróżniają wszystkie kolory, jest on jak najbardziej czytelny. Jednak, gdy usuniemy z niego kolory, to jego przekaz, jak widzisz, nie jest już tak oczywisty. Czy radą będzie tutaj zmiana koloru? Niestety nie, ponieważ w dalszym ciągu nie ma tutaj kontrastu między elementami. Dla osób z daltonizmem o wiele lepiej jest stworzyć kontrast między jasnością i ciemnością, niż zastosować inne kolory. Zobacz teraz. Mamy tu ciemne, jasne odcienie i zobacz, jak daltoniści mogą postrzegać ten projekt. Jak widać, jest o wiele lepiej i nawet osoba, która nie rozróżnia kolorów, może bardzo fajnie tutaj dzięki kontrastowi mm, sprawdzić dane. I to tyle, jeśli chodzi o tą lekcję.